Jackson Papadopoulos pojawił się na boisku. Popatrzmy na stały fragment gry. Mocne dośrodkowanie. I bramka. Morris. Mówiłem. Morris się pojawił w najmniej spodziewanym momencie. Nie. Stałe fragmenty gry. Za dużo ich było. Zawsze one są na korzyść drużyny atakującej. To jest może slogan, proszę popatrzeć. W tym tłoku naprawdę jest trudno cokolwiek zrobić. I bramkarz nie jest w stanie wyjść, bo nie ma miejsca. No to jest mankament Wisły, tak? Tracą bramki przy stałych fragmentach. No i Majdan. Baszczyński tutaj nie doskoczył, nie sięgnął. Majdan był bezradny. Tam nie ma miejsca na wyskok. Tam nie ma miejsca na... No i Morris. Trzeba było przygotować ten wariant z Morrisem, że wchodzi. Karol Ambidis, Vindra, Flavio Consenciao. Jak to rozegrają? Flavio Consenciao zostawił. Ach, znakomicie Radek Majdan! Jaka decyzja arbitra? Popatrzmy na bocznego. Cieszy się Olisa Debe. Ale czy to nie jest przedwczesna radość? Na razie to nie w uściskach. Zaraz zobaczymy sobie. Żółta kartka. Ale bramka uznana. Bramka uznana. Olisa Debe. No, mówił, że dzisiaj jest dwie do powstrzymania i straty pana Pinaikosu zostały odrobione. Wszystko zaczyna się od nowa. Dla Wisły. Teraz Panathinaikos będzie bronił. Teraz Panathinaikos jest zespołem, który jest bliższy awans. Żółta kartka dla Papadopoulosa. No może Kuźba tu w tym... Pierwszy rzut rożny dla Wisły, jak Państwo widzą. Wybijają Sobolewski, potrafi uderzyć! Tak, uderzył! Jakie uważne uderzenie Baszenie! No teraz się role odmieniły! Mówiłem, że potrafi uderzyć i cisza na stadionie w Atenach. Tylko gdzieś mój głos pewnie tutaj słychać, bo kibice umilkli i tylko koło 200-300 kibiców Wisły szaleje. Odżyły nadzieję, mówiliśmy, że nie wszystko stracone. No mówiliśmy, że przeżywają ten kryzys i zaczynają uporządkować grę. I to jest... Ale sprzymierzył Jacek, strzał marzenie. No to jest strzał na parę milionów, za parę milionów. Może być. Dopóki piłka w grze, mawiał Kazimierz Górski. I pozdrawiamy jeszcze raz pana Kazimierza, życząc mu zdrowia. Myślę, że ucieszył się wraz z kibicami w całym kraju. No będzie ciężko, będzie nerwowo. Ale teraz Wisła inna, odrodzona. No. Jeszcze jeden, słyszą Państwo, tak zamilkli greccy kibice, ze słuchać kibiców Wisły tutaj. Nie. Już mi się wydawało, ale jednak boczny nie. Podniósł chorągiew. Że ręką chyba zagrał Pęksa. Popatrzmy, dośrodkowanie Dudki. Tak jest. A tymczasem gol dla pana Pinaikosa. Gekas wyjął piłkę z bramki i po całym zamieszaniu już się wszystko odwróciło. Ale chcę powiedzieć, jak uspokaja gol. Nie można tam. Trzeba być czułem. Momenty koncentracji Wisła myślała, że była bramka. Papadopoulos.
Przydało się doświadczenie, odrzut Malesiani, wszystko się zmieniło. 3,5 minuty do końca. To było fatalne, Jurek, oni sądzili, że jest gol, uznany, patrzyli, potem bramka nieuznana, momenty koncentracji, kontra i zupełnie głupio straszona bramka, popatrzmy, Papadopoulos, piłka skozłowała, odbita przez Głowackiego i bez szans Radosław Majda. Dramat Wisły. Tomek Kłos tutaj go nie powstrzymał. No w ogóle jeszcze nie zdążyli przestawić się w myśleniu, no nie można tak. Wytrzymać. Patrzy Tomek Kłosa, jak i reszta, na świetną tablicę. Nie ma co patrzeć, co trzeba grać. Patrzeć się będzie później. Zobaczmy, akcja dla Panathinaikosu. Wybronić. Rajda, bramka. Kocis. Stałe fragmenty są jednak naszym mankamentem. Proszę, zobaczycie, co to znaczy Panathinaikos przed dzisiejszym meczem strzelec bramki. Powiedział i zrobił. No zwątpienie, na pewno jest teraz wielkie zwątpienie. Czasu jest, Jacek, bardzo mało, bo jest 6 minut do końca. Prześledźmy tę sytuację. Dudka tutaj przegrał główkowy pojedynek. Ja chciałbym powiedzieć jeszcze raz. Majdan wychodzi i w połowie drogi się cofa. Jak powiedziałem, to jest sytuacja pasywna dla bramkarza. Albo wychodzę i wtedy, jak mówimy...